Siema, z tej strony Dawid Muscle Power. Dziś jesteśmy w Poznaniu u Radosława Słodkiewicza w siłowni Słodkiewicz. Siema, siema. Cześć Datku. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się w ogóle przyjąć zaproszenie. Jestem mega podekscytowany. Dzisiaj zrobimy sobie bareczki, jako że jest już dość późno. Radek dzisiaj już pewnie zrobił 15 treningów, znając jego, jego harmonogram pracy, także nie będziemy go zbytnio eksploatować. Natomiast on i tak wyeksploatuje prawdopodobnie mnie, jako że stara szkoła to jest jednak stara szkoła. Pamiętajcie oczywiście, żeby kliknąć dzwoneczek, subskrypcję, zostawić komentarz, łapkę w górę i zapraszam Was oczywiście do korzystania z mojego kodu Dawid-MusclePower na rabat na między innymi takie oto dobroci intratreningowe. Zabieramy się za trening, Radek dopija właśnie swojego intra-shake'a i zaraz pokaże mi, co to znaczy prawdziwa kulturystyka. To idziemy sobie zrobić takie na początku na rozrzutki jakiejś z nocy, co? Dobra. Jak startowałem, to było moje główne ćwiczenie na barki zawsze. Wznosy, takie niby wznosy bokiem, wsiadzie. Chociaż ja to zawsze mówię, że są takie bardziej podciągania niż wznosy. To zrobimy dwie takie lekkie serie, dobra? Dwadzieścia pięć. Zrobimy takie dwie po 25, jedną taką średnią i potem dwie z dropami. Zostawiasz dłuższy zapas? Wiesz, tutaj jak czuję, że muszę się zacząć mocniej bujać, to przestaję. Dobra. I zrobimy sobie z dropem. I tak staram się jak dwa razy w tygodniu full body workout chociaż zrobić, żeby wiesz, żeby coś... Żeby coś tylko no, więc... dla głowy. No i wiadomo, że nie staram się tam jakoś ćwiczyć bardzo mocno, intensywnie, żeby mi tam zostało siły na ten. Wiadomo jak jest. Ach. Ale wiadomo, no lubię sobie poćwiczyć, nie? No się poszarpać, bo... Już wiem, po kim Daniel powiedział, jak ma swoje hop, hop, aha, hop. Tak. To nawet nie zauważyłem. Zawsze to u Daniela widzę. Jeszcze jedna seria, dla samego. Zostawić? Tak. Mocno. Teraz. Mocno. Dawaj. Jeszcze dwa. Jeszcze raz. Ok. Gdzie? Gdzie?
teraz zrobimy sobie serię łączoną na tył barków, czyli wzrosty w opadzie i face pulla. Krew się poleje. Znaczy, no. Patrzcie, co mnie Radek zrobił. Jednak to jest rządna krwi bestia. To jest też fajny gadżet, taki na plecy w ogóle. No, nie muszę tego reklamować, bo nic z tego nie mam, ale... Być może jeszcze. Być może jeszcze nie. Ja to sobie ściągnąłem z zagranicy. Czyli dobrze mówiłem, amerykański. Tak. Chyba z Włoch. A to źle mówiłem, włoski. A, taka zabawa. I od razu z nosy w opadzie. Jak schodzisz z powtórzeniami? To może nie teraz, bo teraz to wiadomo, że twój trening troszeczkę inaczej wygląda. Ja kiedyś, kurczę, tam za dawnych czasów, to bardzo lubiłem duże ciężary, nie? Ale też większość moich kontuzji jest właśnie stąd, że ja tam lubiłem się poszarpać. Ja nawet miałem najszerszy bardzo zerwany. O kurczę, ja nie wiedziałem. A to robiłem gdzieś tam na czas martwy ciąg 180 i chciałem zrobić jak najwięcej w minutę i uderzyłem o ziemię i mi się rozluźniło i szarpnąłem. O kurde. No. Ja zerwałem łydkę, nie, kurde, dwójkę miałem rozerwaną. Miałeś trochę tylko kurde. No, klatkę miałem naderwaną, biceps mam naderwany. A to nie były czasy jeszcze BPC. No, tak, a to jeszcze były tylko czasy, nawet nie były czasy rozgrzewki, nie? No. Tak, to było tylko czasy na rozgrzewkę, tylko to i się od razu nakładało. Teraz tak, wolę takie średnie ciężary, wiadomo. Po co się a tak widzę właśnie, że tak bardziej decydujesz 15 w okolicach. Tak, tych, tak, nie? Tak. No. A to taki fajny zakres tak naprawdę kulturystyczny. No, tak. Teraz się już rzadko widuje, żeby ktoś na takich zakresach trenował, a to też nie jest, słuchajcie, dobre, żeby trenować tylko i wyłącznie na dużych ciężarach, bo myślę, że kulturystyce chodzi przede wszystkim o to, żeby zmusić mięsień do pracy, a niekoniecznie też łechtać własnego i tylko myśleć o tym, żeby ścisnąć ciężary. Choć wiadomo, ciężar jest ważny. Ciężar to jest kwestia taka, która ci tam wnosi dużo. A ja uważam, że duże ciężary dużo powtórzy. Jak startowałem, na przykład byłem tam okej, robiłem tam czasami po 6, ale na przykład robiłem też czasami niektóre rzeczy na bardzo dużą liczbę powtórzeń, bardzo dużym ciężarem. Przysiady to robiłem często, tam po 20 ruchów, 25, na przykład 180-200 kilo. Nogi to w ogóle taka bardzo specyficzna partia, nie? No. Bardzo duża objętość, bardzo duża intensywność. No ja na przykład najbardziej poprawiłem łapy kiedyś, właśnie robiąc bardzo dużo ruchów. Jak ja startowałem na samym początku, miałem dobre nogi i plecy, a ręce, klata, zero. To też fajnie ostatnio gadałeś właśnie z ten. No, a jak zacząłem robić właśnie 20-25, to kurde, nagle się ruszyło, nie? Wiadomo, tam na nogi, na plecy zawsze robiłem tak na przykład tam te 6-8 ruchów, bo tam miałem jakby, tak chyba mi się wydaje, genetycznie najsilniejsze. Po klatę, jakkolwiek tam zrobić, no i fajnie się poszarpać, nie? Co takie partie, że a na klatę, usiąść te 200 parę kilo. A na klatę i tak nigdy w życiu 200 kilo nie wycisnąłem, więc nie miałem parcia, to wolałem zrobić, co wiesz, wiadomo, więcej powtórzę, nie? Wiadomo, o co chodzi. No, ale następny raz, jak się zobaczymy, to musimy kiedyś zrobić nogi.
Koniecznie, koniecznie. Po nogi naprawdę lubię sobie porobić dużo ruchów, nawet całkiem duże ciężary jeszcze idą. Dawno nic nie wymiotowałem, bardzo chętnie. Słuchajcie, dzisiaj robię pierwszy raz takie normalne barki, a wszystko przez tego jego mościa. Już nie pamiętam, kiedy trenowałem. Normalnie tylko barki i tylko barki. Wyciskanie gdzie? Tu zrobię miejsce na śmicie, ale jednorącz, co? O! Celowo taki skrócony ruch. Wiesz co, bardziej czuję bark. Jak dopinam, to mi się tricepsy bombują. Ale to zawsze tak, żeby... Ja tak wolę bardziej z przodu jeszcze złapać. To ja bym chciał robić unoszenie do przodu. Patrzcie, 200 kilo to waży, jedną ręką. I ostatni. Ja tam na szczególnie takim zwolnikiem wyciskania też nie jestem na barki. Kiedyś dawno temu wyciskałem tam lepiej wyciskałem niż na klatę na barki. Ale potem miałem taką krótką jej współpracę z takim gościem, już bierzesz chwilę herną. Jasne, no. Już tam nie żyje. No ale i on mi gdzieś tam wbił do głowy, że nie ma sensu robić wyciskań na barki. I powiem szczerze, że tak jak tam przez jakiś czas się przerzuciłem od tych wyciskań samych z nosy. Takie najróżniejsze przodem, bokiem, to i tak dalej. To też widziałem, że ten bar wyglądał lepiej, nie? Faktycznie, bardzo dużo właśnie amerykańskich coachów zauważyłeś. Bardzo tak, dużo właśnie do wyciskania. No? I w ogóle nawet są takie połączenia, teoretycznie się kiedyś tak utarło, że nie powinno się powielać ruchów, nie? A tam jest na przykład tak, że robią wznosy bokiem hantami, za chwilę wznosy bokiem na kablach, za chwilę wznosy bokiem na maszynie, tak, albo jedno i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc jakby masz cały czas niby ten sam ruch, ale troszkę po innym kątem, inaczej wiesz, jakby kwestie tego, nie wiem, jak to się... To ruchu z ręką. Tego jakby rozłożenia, no, tego tak, profilu siły. Też, o nie? Właśnie, profil siły. No, bo dokładnie. Dobra, czy w tej maksymalnie rozciągniętej pozycji jest największy, czy jest skróconej. No właśnie, bardzo fajnie to jest, nie? I naprawdę, i teraz właśnie dużo od tego osób odchodzi. Na całym zakresie ruchu przepracować w mieście, czy wiadomo, że wyciskania też są, myślę, ważne, bo to też nawet chodzi o kwestię przodu barku, czy kwestii obojczykowych klatki piersiowej, nie? Tak. Bo no, to też bardzo zabudowuje, bardzo dużo osób właśnie ma te braki tutaj przy tych obojczykach. Ale no faktycznie, bo też kiedyś tak się uważano, że bok barku się na wyciskaniach robi, nie? Tak, wtedy dokładnie. Dużo tak. Osób właśnie a teraz boki barku, tak, boki barku, tak, a tak naprawdę tak. No to jest przód głównie, nie? Przód. Aczkolwiek ja też uważam, że przód jest ważny, nie? Bo, oczywiście, no przód jest ważny. Wydaje mi się, że każdy myśli, że ten bok barku robi tą czegoś barku, ale ten przód, jak jest dobry, to też się wydaje, że ta bryła barku jest większa, nie? W klatce bokiem no. I tu wszystkim z przodu też. Widać bardzo mocno, ten nie? Jak jest większy. Najszerszy. Tak. No. Dobra, ostatnio. Teraz sobie dopiero zajebisty ruch znalazłem. No, taki idealnie, tak jak mówiłeś wcześniej, troszkę ręki do przodu, z przodu, to tak przyciągasz tak. Tym barkiem, nie? A jak tutaj to... Teraz to, dopiero tak mega wyczułem, no. Jeden raz na dół, pójdziemy na wyciąg. A propos tego, że więcej niż jedno ćwiczenie,
i podobny ruch. Wiadomo, że jaka pula nagród. Jednak Sutkiewicz jest znany z tego, że... Wiesz co, no na pewno za te pierwsze miejsce będzie przynajmniej te 10 tysięcy. W overallu mówimy. Tak, tak, w overallu, no. A reszta, no zobaczymy, no na pewno nie będzie gorzej niż było. Z każdym rokiem coraz lepiej, więc ja się tam szykuję na... A wiecie dlaczego? Bo u Radka nie ma wymówek. Ćwiczenie, które bardzo John Meadows lubił. No to nie widziałem nigdy, ale tu jest fajne, że tak naprawdę idealnie te linki pasują. Ta wąska brama, nie? Tak. U nas na siłowni tego niestety brakuje. Idealnie ten przedni akton barku, nie? Pracuje na taki, w takiej płaszczyźnie. Jedna rąż, nie wiem, że zrobimy tam z takim kapturem, coś tu coś. Dobra, jasne, jak tam chcesz. Już kaptura też nie robiłem, kurwa, nie wiem kiedy. Jutro pewnie będę miał zakwasy mega, kurde. Co jest twoim zdaniem, Radku, najważniejsze, jeżeli chodzi o kwestię treningu barków? Zwłaszcza tego bocznego na ramiennego. Znaczy myślę, że głównie ćwiczenie izolowane, nie? Myślę, że na ramienne to są tak małe mięśnie, że one potrzebują właśnie takiego typowego izolowanego ruchu, nie? Aczkolwiek ja na przykład wierzę w duże ciężary, nie? A jak to widzę, że to się robi super czysto technicznie w nosy piątkami, to... Czasem zdaniem... szarpnąć też trzeba, nie? Pewnie, pewnie. A dużo się skupiasz na tym, żeby czas pod napięciem kreować, czy... Wiesz, uważasz, że większa objętość jest ważniejsza niż ten czas pod napięciem? To zależy jakby od ćwiczenia, nie? Wiadomo, że jeśli chodzi o linki czy coś, to myślę, że tu jakby to napięcie jest kluczowe. Ale jeżeli chodzi o jakieś tam sztangielki czy jakieś coś, to myślę, że tutaj... No ten ciężar generalnie jakby, oczywiście panowanie nad ciężarem jest mega ważne. Powiem szczerze, że ja na przykład tych ludzi, których znam, którzy mają największe, najlepsze barki, to na przykład z nosy bokiem zawsze robili wielkimi ciężarami. Szarpanko, nie? Tak, no powiem ci, że ja na przykład kiedyś poznałem tego Franka Magarta, wiesz, który robiłem z nim kiedyś barki, robimy tam jakieś wciskanie na maszynie, potem idziemy na wznos 15, 20 w stanie, nie? 25, 30, ja już tam robiłem byle jak, a potem patrzę, on podchodzi, bierze sztangielki 42,5 kilo. Myślałem, że będziemy robić te wciskanie sztangielkami, a on bierał te 42,5 kilo i wznosy boki. Mam innego takiego kolegę, naprawdę gigantyczne barki, troszeczkę jakby za duże do reszty. 35 robi wznosy, tak. Słuchajcie, 35 wyciska, ale 35 robi wznosy. Ma takie krągłe barki, takie rewelacyjne. Nie jest to super czysto techniczny ruch, ale weźmy powiedzieć, że robi źle, mając takie barki. Właśnie, kulturystyka to jest taki piękny sport, że tak naprawdę ciężko jest czasem jakieś takie prawidła czysto technicznie gdzieś wpleść. To może się mówi, że do upadku, blisko upadku warto trenować, żeby ten bodziec był taki maksymalny, hipertroficzny, ale myślę, że ten ciężar jednak robi robotę i czasami taki delikatny ruch oszukany daje nam możliwość trenowania troszeczkę większym ciężarem. Oczywiście ja nie mówię o tym, żeby oszukiwać od pierwszego podróżenia do ostatniego, ale czasami takie delikatne bugnięcie tułowia czy coś daje nam możliwość u osoby zaawansowanej oczywiście lepszej kontroli i lepszej stymulacji tych mięśni, nie? Bo jak osoba początkująca nie potrafi tego ruchu i robi byle czym, no to nie jest to, ale jak ktoś jest zaawansowany, to wiesz, jak jest jasne, może oszukiwać i kontrolować ten ruch, nie? Więc jasne. Myślę, że to jest jak najbardziej super pomysł. To jest też taka kwestia, że ludzie często mają problem z tym, żeby jakieś tam swoje takie plateau gdzieś przeskoczyć, bo
się skupiłem za bardzo na technice. Gdzieś tam troszkę ucieknie technika i już jest cofka z ciężarem, bo tam nie do końca mu to siadło, nie zalicza serii, to jeszcze jest od razu dokładnie. Z dziennikami też szaleją, nie? Bo albo jest w jedną stronę, że musisz pobijać cały czas ten dziennik treningowy i jest lecenie po prostu tak z tematem, że już w trzecim tygodniu treningu to już nie czujesz w ogóle nawet, co trenujesz, albo jest w drugą stronę. Zaczynał progresję na dwudziestkach, kończy na dwudziestkach, bo pięć razy się cofnął, bo uciekło mu trochę ruch, tempo zgubił, to tamto sram to. Ja powiem ci, że ja tam za moich takich najlepszych czasów, to ja sobie zawsze byłem tak, że jak byłem w okresie masowym, to sobie ustalałem ciężary, do których staram się dążyć w okresie budowania masy mięśniowej. Tam powiedzmy, że nie wiem, że na przykład robiłem wiosłowanie sztangą na początku, tam okresu, tam nie wiem, powiedzmy, że radziłem sobie 140-150 kg. Tam już po zawodach. To starałem się, jak będę, mówię, w tym okresie na masie, muszę dojść tam na przykład do 180, tam 12 powtórzeń. I cały czas miałem w głowie przeświadczenie, że muszę tak trenować, żeby do tego ciężaru dojść. Więc wiadomo, że czucie mięśniowe, technika i tak dalej też była, ale jednak gdzieś tam miałem taki nadrzędny cel, że do tych ciężarów musiałem dojść. Powiem szczerze, że moim zdaniem to jest najlepszy sposób na budowanie masy mięśniowej. Gdzieś wyznaczenie sobie jakichś tam takich siłowych właśnie celów, i do nich właśnie takie dążenie, nie? Więc ja mówię cały czas, że jednak kulturystyka to jest cały czas trening siłowy. To tak. Nikt mi nie powie, że super technika będzie robił piątkami, czy piątkami wznosy i będzie miał mega przyrost masy mięśniowej. To trzeba troszeczkę powalczyć z tym ciężarem. To nie jest tak łatwo. Ja mówię, gdyby tak było łatwo, to wszyscy by chodzili do To jest powód, dla którego ja też nie za bardzo lubię, wiesz, co takiego teraz popadania w tą taką taki new school, nie? Że jest tak, wszystko musi być science-based. Bo w badaniu naukowym coś tam, kurde, kiedyś ludzie nawet, wiesz, nikomu nie wprzód głowy, żeby cokolwiek badać, a wszyscy robili jednak rzeczy. Wiadomo, znaczy ja uważam, że te wszystkie badania są bardzo pomocne, bo możemy robić coś lepiej. Czasami wiadomo, kiedyś się robiło troszeczkę, że powiem, takich no nie do końca przemyślanych rzeczy i się w to wierzyło. Teraz oczywiście nawet samo, nie wiem, prowadzenie, nie wiem, łokci tak albo tak, daje nam możliwość może troszeczkę zdrowszego i jakby bardziej takiego celowanego treningu, jeżeli chodzi o nasze mięśnie, ale nie zapominajmy o tym, że to daje nam mały margines, że tak powiem, poprawy. Wiadomo, że warto to wykorzystać, ale bez przesady, nie? To nowego jakby znowu koła nie wymyślimy. To nie jest taki sport, że tak powiem, że kiedyś byli chłopacy, co mieli 36 łapy, a teraz mają 55. Nie? Więc bez przesady. Także gdzieś tam myślę, że te ciężary to jest jednak główny, że tak powiem, siła taka napędowa, jeżeli chodzi o budowanie mięśni, nie? I tak jak Radek mówił, słuchajcie, nie wolno też popadać w skrajność. I trzeba gdzieś zachować taki zdrowy rozsądek i ten taki balans między nauką a czystym zapierdalaniem. Dokładnie. Dobra, lecimy. Dobra, jesteśmy już w końcówce naszego treningu. Radek pokazał mi, jak wygląda prawdziwy trening barków. Mam nadzieję, że Wam przekazał troszeczkę wiedzy praktycznej, takiej wiedzy, którą się wykuwa przez lata przerzucania ciężarów. No i co? Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja mam nadzieję, że jeszcze powtórzymy to, bo nie byłem tak do końca zadowolony, bo nie daliśmy aż tak mocno w palni, jak myślałem. Ale powtórzymy to następnym razem. Jak się tylko wytłumaczyć, ja mówię, to wszystko... Jedziemy na nogi następnym razem. Będzie więcej czasu, będzie więcej możliwości, że tak powiem, do skorzystania z tych wiaderek, które tam stoją. A stoją tutaj wiadomo, w jakim celu. Dokładnie, także następnym razem widzimy się przy wiaderku. Ja zapraszam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej, do śledzenia social mediów Radka oraz do przyjeżdżania na FIWE, gdzie odbędą się oczywiście kolejne zawody edycji Słodkiewicz Classic. Zapraszam Was do używania mojego kodu Dawid_MusclePower, a my widzimy się w następnym materiale na kanale. Dziękuję bardzo.